Nie wymagał tego, żeby koło niego skakać. On chętnie przygotowywał nawet śniadanie dla całej rodziny raniutko i chciał sprawiać jak najmniej kłopotu. Na przykład zawsze swoje rzeczy brudne prał. Ojciec udzielał porad moim przyjaciołom. Opisywałam jakiś dramat religijny czyjś. Przychodziła nad ranem odpowiedź. Bardzo prosta do zastosowania i modlił się za tych ludzi. Moja mama upiekła wielki placek drożdżowy z rodzynkami, bo tak smakował ojcu Marianowi, jak jechaliśmy na zdjęcia. Ojciec zaraz pobiegł pod nóż, przekroił placek, taki duży, takie koło młyńskie i zwołał wszystkie biedne dzieci i głodne kobiety, które czekały na pomoc w pobliżu i wszystkich częstował. Bo oni nigdy, Anusio, jeszcze w życiu takiego smaku nie poczuli. A ja już jadłem.